Jeszcze raz chciałbym wrócić do tematu, ale tym razem poświęcić całe kazanie sprawie pewności zbawienia. Sprawie tego, dlaczego jestem pewny, że również ja wstąpię do nieba. Bo przecież byłoby to brutalne, gdybyśmy wspominali Jezusa, że On wstąpił do nieba, mówili, że On był jedynym, a my, no to niestety, pewno zostaniemy jeszcze na długo uziemieni. Dlaczego jestem pewny, że będę w niebie? 7 myśli. Po pierwsze dlatego, że mówię do Boga Ojcze nasz. Jeżeli Bóg jest moim Ojcem, jeżeli Jego Syn Jezus Chrystus jest moim bratem, jeżeli Jego domem jest niebo, to dlaczego Ojciec nie miałby mnie wpuścić do własnego domu? Przez 42 lata nie miałem wątpliwości, że rodzice mnie wpuszczą do mojego własnego domu. Nie boję się pojechać do domu rodzinnego, wiem, że mama mnie wpuści. Może sąsiad mnie nie wpuści, ale ja nie mówię na modlitwie sąsiedzie nasz, mówię ojcze nasz. Jestem dzieckiem, więc wiem, że mogę wrócić do własnego domu. To jest mój ojciec, to jest mój brat Jezus Chrystus. Po drugie, bo to jest moja ojczyzna. List do Filipian, 3 rozdział, 20 werset. Nasza ojczyzna jest w niebie. Jeśli moja ojczyzna jest w niebie, to jestem obywatelem nieba. Jeśli jestem obywatelem nieba, to mam obywatelstwo niebieskie. Tak mam od Chrztu Świętego. Nie zmieniłem obywatelstwa. Nie wyrzuciłem je, nie wyrzekłem się. Dlaczego mieliby mnie nie wpuścić? Mogą mnie nie wpuścić do Stanów Zjednoczonych. Jak sobie nie załatwię wizy, ale nie do nieba. Jest większa pewność mojego wstąpienia do nieba niż wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Mam obywatelstwo i nie mam zakazu wjazdu. Po trzecie, bo wierzę w Syna Bożego. Pierwszy list Jana 5,13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne, życie wieczne. Przecież wierzę w imię Syna Bożego. Wierzę, że nie ma innego Boga niż Jezus. Wierzę, że nie ma lepszej religii niż chrześcijaństwo. Wierzę, że tylko On jest pełnym objawieniem Boga jedynego. Wierzę w to gorąco. Tak samo jak wierzę, że koło jest koło, kwadrat jest kwadrat. Jak wierzę, że moja mama ma na imię Wiktoria. Ja wierzę gorąco w to, że Jezus jest Zbawicielem świata. I tym się różni Stary Testament od Nowego, że w Starym Testamencie tak, była wiara w Boga, ale były uczynki. Jeśli będziecie spełniać te uczynki, to będziecie zbawieni. Okazało się, że nie dało się spełniać przykazań. Wszyscy zostali grzesznikami, wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są łaski Bożej, dlatego Bóg za darmo odkupił nas, umarł za nas. Jaki sens byłby śmierci Jezusa? Jaki sens byłby Nowego Testamentu, gdyby zbawienie zależało od moich uczynków? Po co by przyszedł Jezus? Niczym bym się nie różnił od ludzi Starego Przymierza, którzy wiedzieli, że muszą sobie zasłużyć na niebo. Chrystus mi otworzył niebo. Nie muszę na nie zasłużyć. Jest ono otwarte dla mnie. Wierzę w Syna Bożego. Jeśli Łotr nie musiał życiem zasłużyć na życie wieczne i wystarczyło to jedno zdanie wiary, wspomnij na mnie, Panie, gdy będziesz w raju. Jezus mówi, dziś ze mną będziesz w raju. No to ja wspominam Ciebie, Panie. Ja wierzę w Ciebie, Panie. Jeżeli Ty Łotra wprowadziłeś, to dlaczego mnie miałbyś nie wprowadzić? Trzecia sprawa, bo Kościół tak naucza. Kościół w sensie nauczania ogólnego. Jan Paweł II, 28 lipiec 1999. Ta pełna nadziei perspektywa przeważa w przepowiadaniu chrześcijańskim, jest trafnie wyrażona w liturgicznej tradycji Kościoła. Ty bez nas samych nie mogłeś nas zbawić i bez nas samych nie możesz nas potępić. Czyli papież mówi, bez nas Bóg nas nie potępi. A to super, fajnie, bo ja nie chcę być potępiony. Ja nie chcę być potępiony, a powiedziałeś jasno, że bez mnie mi nie potępisz. Jan Paweł II, 27 kwiecień 1980. Chrystus uzyskuje raz na zawsze zbawienie człowieka, każdego człowieka i wszystkiego, tych, których nikt nie wyrwie z jego ręki. Rzeczywiście, kto mógłby mu ich odebrać? Kościół ogłasza nam dziś paschalną pewność odkupienia, pewność zbawienia. No przecież Kościół nie dopuszcza rozwodów. Jeżeli Kościół nie dopuszcza rozwodów, a ja na Chrzcie Świętym zostałem zaślubiony Chrystusowi, Kościół jest oblubienicą Chrystusa, ja z Nim rozwodu nie wziąłem, ja od Niego nie uciekam, ja przecież nie chcę Go zmieniać, On jest moim Panem, to dlaczego nie miałbym być zbawiony? Dlaczego nie miałbym być zbawiony?
Co więcej, Kościół zapewnia mnie konkretnie, piąty argument. Mamy XVII wiek, Małgorzata Maria Alacoque, Francja, objawienia. Pan Jezus, który jej mówi, że jeżeli ktoś będzie chodził 9 pierwszych piątków do kościoła, to nie umrze w stanie grzechu, ale dostanie taką łaskę, że przed śmiercią pojedna się z Bogiem. Zrobiłem 9 pierwszych piątków. Zrobiłem, czyli będę tak, można powiedzieć, prowadzony w życiu, że nie umrę w stanie grzechu ciężkiego. Ale to jest takie, nie proszę księdza, no ale to jest, Kościół potwierdził, mógł nie potwierdzać. Nie rzuca się słów na wiatr. Jeżeli idę po prostu do spowiedzi i słyszę, twoje grzechy są odpuszczone, to ja nie dywaguję, są odpuszczone, koniec, kropka. Kościół ma taką władzę. Przecież Kościół jest ciałem Chrystusa. Dostał taką władzę od Chrystusa. Szósta sprawa, czy szósty argument, bo to jest kierunek mojej drogi. Tam się dojdzie, gdzie się pójdzie. Jak wyszedłem z ulicy Smoleńsk i chciałem dojść do kolegiaty świętej Anny, no to jak ja tu doszedłem, to wcale się nie dziwię. Ojejku, doszedłem, ale numer, zaskoczenie. Ja nie wiedziałem, że tu trafię. Nie, nie, nie. Droga nie jest hazardem. Jak wsiadam do autobusu do Zakopanego, to dojadę do Zakopanego. Nikt nie uprowadzi samochodu czy pociągu, który się nazywa Kościół idący do nieba. Wszyscy wsiedliśmy do pojazdu, można powiedzieć, który zmierza do nieba, do wniebowstąpienia. Przecież się modlimy, chodzimy do kościoła, pracujemy, upadamy, wstajemy, idziemy dalej, ale przecież wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku. Nie mamy zamiaru iść w innym kierunku niż w kierunku nieba. Więc jeżeli idę w kierunku nieba, to dojdę w kierunku nieba, bo Bóg nie traktuje nas jak kogoś, kim się po prostu bawi. A zobaczę, czy dojdziesz, zobaczę, czy nie zmienię trasy. Nie, skoro idę w tym kierunku, to w tym kierunku dojdę. Jeszcze siódmy argument, bo Bóg mnie upewnia z roku na rok. W piątej klasie szkoły podstawowej, jak przewróciłem się na rowerze i zrobiłem sobie z twarzą to, co się nie za dobrze wyglądało, to nie poszedłem do domu, bo się bałem, że dostanę. Poszedłem do sąsiadki, matki mojego kolegi z klasy, żeby ona mnie opatrzyła. Bo wtedy byłem na takim poziomie rozwoju, że myślałem, że rodzice mnie dobiją za to, że ja nie jestem doskonały. Teraz, gdyby mi się to stało, to bym pojechał do domu. Bo już jestem na takim poziomie rozwoju, że wiem, że mnie kochają, czy mam twarz normalną, czy mam nienormalną. Tak samo z Panem Bogiem. Kiedy byłem ministrantem, bałem się, pamiętam tego, w Maniewach, że jak mnie kościelny zamknie w kościele, to będę musiał nocować całą noc. Jedna z takich traum, że przenocować noc w kościele, to byłaby trauma. A teraz spokojnie, no, w ogóle bym się tego nie bał. Człowiek z roku na rok, co robi, wzrasta w nim pewność, wzrasta we mnie pewność, że będę zbawiony, że będę w niebie. Tak jak wzrasta pewność w narzeczonych, jestem coraz bardziej pewny, że będziesz moją żoną i mężem. Tak jak niektórzy mówią, do końca życia się nie rozstaniemy. Są tacy małżonkowie, którzy mówią, no nie wiem, zależy. Ale są też tacy, którzy mówią, a dlaczego mielibyśmy się rozstać? No skoro 20 lat żeśmy ze sobą żyli, no to dlaczego mielibyśmy się rozstać? Skoro kolegiata świętej Anny jest przy plantach, to dlaczego miałaby się przesunąć za planty? Po prostu nie, no to w tym jest miejscu i się nie ruszy. Ja jestem pewny, że od ciebie nie odejdę. Jedni nazywają to po prostu taką arogancją, inni nazwią to łaską, jeszcze inni pewnym etapem, który oznacza, że Pan Bóg w tobie działa i mówi, jesteś coraz bardziej pewny. Za chwilę odezwą się ci, którzy powiedzą, proszę księdza, ale to jest niebezpieczne, bo jak ksiądz jest pewny nieba, to będzie teraz robił, co chce. Nie, nie, nie. Jeżeli ktoś jest pewny tego, że wyjdzie za mąż albo że się ożeni, to przecież nie poleci zdradzić po prostu narzeczonej. O, skoro mi się oświadczyłeś, to teraz mogę biegać z byle kim, nie? No bez sensu. Jeżeli jestem pewny miłości, to przecież tej miłości zdradzać nie będę. Prośmy Jezusa, który patrzy na nas dzisiaj. Prośmy Jezusa, żeby nam z tego nieba coraz bardziej nasze serca kształtował tak, żebyśmy byli coraz bardziej pewni w niebo wstąpienia. Nie martwmy się o niebo. Nie martwmy się o niebo. Trzeba się pomartwić o ziemię i o to, żeby te jeszcze ostatnie lat, te 60 czy 30 jakoś przeżyć. Bo trzeba przeżyć. Tam już przygotowują nam miejsca i Bóg nam przygotowuje miejsce. A będąc pewni, że jesteśmy kochani, że jesteśmy zbawieni, że Bóg czeka na nas, żyjmy tutaj jak ludzie w niebo wstąpienia.